się, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję płyty głównej, słuchajcie, płyty głównej od Asusa Maximus 6 Genie. To jest płyta, której rozpakowanie widzieliście już dawno, dawno na naszym kanale YouTube, natomiast tutaj były różne przygody, bo razem z tą płytą miało być testowany również zasilacz Fractal Design Newton R3. Niestety, ale zasilacz okazał się wadliwy i procesor, który wtedy był tak ładnie się kręcił, został razem zresztą z tą płytą uszkodzony. Płyta wróciła do mnie po naprawie serwisowej, procesor jest inny i niestety, ale tutaj co zobaczycie później, o czym wspomnę, jeżeli chodzi o OC, to już nie była tak jednostka. O, tu zresztą sobie o gdzieś leży, podatna na OC jak ten wcześniejszy i to samo niestety temperatur dotyczy. Natomiast sama płyta główna tutaj zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie i przejdziemy już do omówienia sobie szczegółów, jeżeli chodzi o to, co oferuje. Przede wszystkim tak, zacznę może od tego, że ta konstrukcja to jest oczywiście płyta główna dla procesorów Intel LGA 1150, czyli na Haswell'e i z chipsetem Z87, czyli tym najwyższym dostępnym właśnie dla tych procesorów. Mamy tutaj oczywiście poza gniazdem procesora również 4 sloty pozwalające nam na instalację pamięci oczywiście typu DDR3 i po OC taktowane nawet mogą być te pamięci 3000 MHz. Tak więc tutaj jeżeli chodzi o możliwość OC pamięci też nie będzie najmniejszego problemu. Co ważne, oczywiście sloty wyraźnie oznaczone. Mamy tutaj oprócz tego przycisk MemOK. MemOK widzieliście już tutaj u mnie na płytach Asusa. Jeżeli by wystąpiły jakieś problemy z kompatybilnością pamięci ze sobą, no to właśnie ten przycisk pozwoli Wam tutaj dodatkowo pozbyć się tych problemów. Oczywiście to nie rozwiąże, myślę, że rzecz jasna, problem, jeżeli pamięć jest niesprawna, no wtedy wysyłacie pamięci na gwarancji. Poniżej jest jeszcze dioda sygnalizująca właśnie pracę tego przycisku. Powyżej z kolei znajduje się przycisk kodów POST, który wyświetla nam informacje związane chociażby z butowaniem płyty. Idziemy, słuchajcie, sobie trochę z tyłu. Ja postaram się to odwrócić tak, żeby całość była widoczna. Moi drodzy, tutaj zaraz nad pamięciami macie punkty pomiarowe napięć. Punkty pomiarowe napięć, które umożliwią Wam w przypadku OC bezpośredni pomiar napięć multimetrem, tak, miernikiem uniwersalnym, a nie szczytywanie z BIOS, tylko widzicie faktyczne, realne napięcia, jakie płyta daje, na przykład chociażby na procesor. Także bardzo przydatne właśnie przy naprawdę mocnym już OC. Idziemy sobie niżej. Tutaj mam standardowo 24 pin, podpięcie do płyty głównej i USB 3.0 typu wewnętrznego, natomiast nie o tym chciałem mówić, a o diodach. Słuchajcie, tutaj przed samym gniazdem mamy diody, które sygnalizują, mam na m.in. poprawne butowanie, pracę karty graficznej, procesora i ewentualne problemy, które miałyby, znaczy mogłyby wystąpić. Jest również dioda, tak, taka malutka dioda, która sygnalizuje nam pracę dysku twardego. Ta płyta widać ewidentnie, że została zaprojektowana po to, żeby móc się tutaj pobawić naprawdę dobre, mocne OC na testbenchach, czy w ogóle kiedy płyta nie jest w obudowie, mamy możliwość pomiaru napięć, mamy możliwość sygnalizacji pracy całego komputera. No i przede wszystkim to już myślę, że jest standard w przypadku takich płyt, przyciski umożliwiające nam uruchomienie komputera, zrestartowanie. Direct Key, ten z kolei umożliwia nam bezpośrednie wejście do BIOS-u. Natomiast no jest jeszcze kolejny przycisk, którego zabraknąć nie mogło, czyli na portach wejść-wyjść, to jest przycisk przede wszystkim resetu BIOS, tak, do swoich wcześniejszych ustawień, a przycisk, który widzicie poniżej, no, związany jest z funkcjami ROG. Tutaj, jak już jesteśmy teraz przy panelu, no to zobaczcie, mamy aż 6 portów USB w standardzie 3.0, 4 USB w standardzie 2.0, HDMI, wyjście optyczne, audio, karta sieciowa, no i oczywiście wyjścia mini jack, czyli 0,5 mm od karty dźwiękowej. A słuchajcie, konstrukcja, która tutaj jest zainstalowana, nie byle jaka, bo bardzo dobra, jedna chyba z lepszych, jakie miałem w ogóle okazję testować konstrukcję, jeżeli chodzi o karty dźwiękowe, Supreme FX. Zobaczcie teraz tak jeszcze jedną taką rzecz, tutaj widzicie, taka linia jest, jeżeli sobie odwrócimy rewers, to też doskonale widać. Słuchajcie, to nie jest na dobrą sprawę przypadek, bo cały ten blok właśnie karty dźwiękowej, tak, można powiedzieć, że wygląda jak przyklejony do tej płyty, bo tu wszystko to jest karta dźwiękowa, tak, jest podświetlany. Mamy oczywiście możliwość włączenia tego podświetlania, natomiast jeżeli macie na przykład obudowę z oknem, to zarąbiście to wygląda i powiem Wam, że cieszy oko. Zwłaszcza tutaj zwolennicy tego typu rozwiązań się ucieszą. Mnie to cieszy bardzo. Co do slotów.
pierwszy slot na płycie głównej to jest od razu PCI Express razy 16. Płyta główna oczywiście umożliwia nam łączenie kart graficznych, konfiguracje, to jak widzicie maksymalnie dwukanałowe, bo drugi slot PCI Express, on jest fizycznie razy 8, pozwoli nam na połączenie kart NVIDIA czy AMD w Crossfire lub SLI. Co ciekawe, mimo że to jest płyta oczywiście w standardzie Micro ATX, ona została tak rozwiązana, że te sloty są dosyć blisko siebie i połączymy tutaj karty, które zajmują maksymalnie 2 sloty na płycie głównej. Tu już żadnego slotu dodatkowego nie ma, myślę, że niepotrzebne. Natomiast nawet jeżeli będziecie mieli małą obudowę, to ten drugi slot jest na tyle wysoko, że też będzie mogła nam karta z chłodzeniem zasłonić 2 sloty. I ile tutaj już będzie trochę niewygodny dostęp do samych przycisków, no to bez problemu wmieścimy taką konfigurację SLI Crossfire do małych obudów również. Chipset jest oczywiście chłodzony, same porty SATA ułożone równolegle względem płyty głównej, więc tutaj wystające kable od dysków, napędów optycznych nie będą przeszkadzały. 8-pinowe podpięcie do sekcji zasilania. Sama sekcja zasilania procesora, jak widzicie, chłodzona całkiem sporych rozmiarów radiatorem, jak na oczywiście stosunkowo niedużą płytę główną. I tutaj z uwagi na zastosowane chipset, czyli Intel Z87, mamy możliwość wykorzystania pełnego potencjału OC procesorów Intel Haswell z odblokowanym mnożnikiem, bo w BIOS mamy dostępne wszystkie, dosłownie wszystkie opcje związane z OC procesora. No i po wejściu do BIOSu, słuchajcie, pierwszym oknem, pierwszą zakładką, które nam się ukaże, to będzie Extreme Tweaker. Ale ja proponuję od razu tutaj przejść sobie do zakładki My Favorite, czyli moje ulubione. Z uwagi na to, że płyta posiada bardzo rozbudowany BIOS, zgromadzenie wszystkich opcji w jednym miejscu jest tutaj przeze mnie wysoce zalecane, bo ułatwi Wam zdecydowanie konfigurację, no i przede wszystkim podkręcanie, tak? Jeżeli przejdziemy sobie do Extreme Tweaker, tutaj mamy już informacje związane z samym procesorem i możliwością jego podkręcania. Oczywiście wszystkie opcje, które są potrzebne do osiągnięcia wymaganych taktowań, tutaj znajdziecie. Niestety, jeżeli chodzi o tą sztukę, ona się kręciła strasznie, po prostu wysokie temperatury przy napięciu 1,36 V, ciutkę wyższym niż tutaj widzicie, jakie było ustawione. Poprzedni procesor osiągał 4,7 GHz, natomiast tutaj osiągnął zaledwie 4,4 GHz, oczywiście na wszystkich rdzeniach, także inaczej po prostu temperatury już potem były masakryczne. Poza opcjami standardowymi związanymi z OC i tymi niestandardowymi, mamy oczywiście również kilka opcji umożliwiających nam monitorowanie zarówno temperatury, jak i pracy wentylatorów, jak i również napięć. Natomiast tu jeszcze raz przypomnę, że sama płyta główna posiada oczywiście punkty monitorowania, punkty pomiaru napięć fizyczne i oczywiście, jak ktoś się chce w to bawić poważnie, tylko i wyłącznie miernik i jedziemy z koksem. Jeżeli chodzi natomiast o takie ustawienia ogólne, system płyty, tutaj mamy do wyboru kilka języków. Niestety nie ma języka polskiego, jak w podobnie wcześniej testowanych płytach. Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję i kilka słów podsumowania. No i słuchajcie, czas na podsumowanie. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o tą płytę, to Maximus 6 Gemi spełniła tutaj moje oczekiwania. Płyta bardzo użyteczna, mam tutaj oczywiście maksymalny chipset, tak, od Intela Z87, wszystkie funkcje umożliwiające nam OC, plus oczywiście dodatkowe umożliwiające nam łatwe OC poza samą obudową, tak, czyli mamy przyciski pozwalające na łączenie komputera, zrestartowanie, wyczyszczenie BIOS, mamy również przycisk MEM OK Direct Key, który umożliwia bezpośrednie wejście od razu do UEFI BIOS tej płyty głównej. I co się również chwali, nie jest bez znaczenia, są tutaj również punkty do sprzętowego pomiaru napięć. Widzimy, możemy obserwować na bieżąco to, jakie faktycznie napięcia są podawane na przykład na procesor. To jest naprawdę duży plus również za wykonanie, bo cała płyta wygląda na konstrukcję bardzo solidną i myślę, że jeżeli ktoś w nią zainwestuje, tutaj nie będzie absolutnie zawiedziony tą konstrukcją. Płyta niewielka, więc idealnie również sprawdzi się na przykład w jakichś małych obudowach typu na przykład Bitfenix, Phenom czy chociażby niedawno testowana obudowa Fractal Design Arc Mini R2. Ta płyta główna dodatkowo moim zdaniem nie jest konstrukcją, która może odstraszać, że tak powiem, estetów, tak? Bo całość kolorystycznie została tak dobrana, dodatkowo mamy to
ciekawe podświetlanie, ale które możemy wyłączyć. Jeżeli lubicie takie stonowane komputery, świetnie się również do tego nada. Co do OC, tutaj czuję niedosyt, tak? Czuję niedosyt, bo to było tylko 4,4 GHz na procesorze, który wcześniej testowany, inny egzemplarz bez problemu, przy niemalże identycznym napięciu, niewielkie różnice tam były na 4,7 GHz, był stabilny, a temperatury były na bardzo przyzwoitym poziomie. Tutaj niestety trafiła się już sztuka feralna. No cóż zrobić? Takie życie, no i to było tylko 4,4 GHz, natomiast ja tutaj absolutnie nie winię tej płyty głównej, bo to no, na 99,99% nie jej wina, a wina procesora, no, który okazał się po prostu tutaj mało podatny na podkręcanie, temperatury były za wysokie, napięcia trzeba było dawać dosyć duże, no 1,350 do taktowania 4,4 GHz, a to jest dużo. No cóż, zobaczymy, może przy tej okazji testów innych płyt głównych, kiedy ten procesor też wymienię, trafi mi się znowu sztuka na tyle dobra, że będzie można ten max osiągnąć. Tej recenzji, słuchajcie, to jest na tyle. Ja oczywiście zapraszam Was na portal do recenzji tekstowej, gdzie znajdziecie wyniki po OC, screeny również z BIOS, no i więcej odnośnie samej płyty głównej, między innymi jej zdjęcia. A osoby chcące dyskutować, zapraszam na nasze forum wideotesty, na nasze forum technologiczne. Jeżeli macie jakieś pytania związane chociażby z doborem części do zestawów komputerowych, to jest dobre miejsce, żeby właśnie takie pytania zadawać. No to co? Żegnamy się w tym filmie na tyle i do zobaczenia w następnych recenzjach, testach i poradnikach. Hej!